Ja też Was witam. Na początek taka myśl. Jednym z najbardziej pożytecznych pytań, jakie możemy sobie stawiać w życiu, jest pytanie, jak zacząć? Możemy mieć wspaniałe marzenia, ale ich spełnienie zawsze zaczyna się od pytania, jak zacząć? Na przykład jest taki sport, który nazywa się kiting, czyli pływanie na desce przy pomocy latawca. Jak się widzi takiego kitesurfera, jak pędzi po falach częściowo w powietrzu, to nie można oderwać wzroku. Ale jest pytanie, jak zacząć? Nie znam odpowiedzi, ale z pewnością trzeba najpierw umieć dobrze pływać. Gdy byłem nastolatkiem, to inna rzecz przyciągała moją uwagę. Modelarstwo. Chciałem budować modele statków, zwłaszcza jachtów, żaglówek. Zapisałem się do pracowni modelarskiej w Domu Kultury przy ulicy Krowoderskiej w Krakowie. W gablotach stały tam wspaniałe modele statków, jachtów. Ja też zbuduję jeden z nich. Powiedziałem instruktorowi, że chcę zbudować taki wspaniały jacht. Instruktor powiedział, dobrze, to musisz zacząć od tego. I wręczył mi mały klocek drewna oraz pilnik i powiedział, zrób z tego małą, piękną łódkę. Pokazał mi, jak trzymać pilnik. Trochę się na niego gniewałem. Ja chciałem robić wspaniały statek, a on mi kazał machać pilnikiem, ale z pewnością wiedział lepiej, jak zacząć być modelarzem. Przechodząc do naszej zasadniczej dziedziny duchowej, jak zacząć? Gdy mamy tak zwane pierwsze ugruntowanie, czyli takie pierwsze prawdy, które są najważniejsze zaraz po decyzji zaproszenia Chrystusa do swojego życia, to od razu na początku pokazany jest pewien cel. Tym celem jest co? Przypomnijmy sobie te wzruszające treści z pierwszego ugruntowania, pierwszy list Jana 3. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. W momencie, kiedy zaprosiłaś Chrystusa do swojego życia i to rzeczywiście się stało, Chrystus zamieszkał w twoim duchu, jak obiecał. Bóg wtedy zapewnia nas, że nastąpiła znacząca zmiana. Staliśmy się dziećmi Boga. Została nawiązana niezwykła łączność, więź z Bogiem. Staliśmy się Jego dziećmi. Ale tutaj od razu pokazany jest dalekosiężny cel. Będziemy do Niego podobni. Pokazany jest wielki cel stać się podobnym do Chrystusa. Kiedyś ten cel zostanie wspaniale osiągnięty. Ten cel jest jak przepiękny model jachtu, który kiedyś zbuduje, będzie taki duży, będzie sterowany radiem, nauczę się nim sterować, również przy ostrym wietrze i na jakimś dowolnym akwenie będę sobie nim żeglował. Co za przygoda! Taki obraz. Ale jak zacząć? Każda wspaniała przygoda zaczyna się od tego prostego pytania, jak zacząć. Więc jak ma zacząć się nasza przygoda z Chrystusem, przygoda podobieństwa do Niego? Jaka jest podstawowa umiejętność, którą potrzebujemy opanować, by iść po tej drodze i w końcu osiągnąć cel? Mówi o tym fragment Ewangelii Mateusza, który poznamy dzisiaj z Ewangelii Mateusza 5. Przeczytajmy pierwszą część.
Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czy tutaj jest pokazany ten nasz dalekosiężny cel, jakim jest podobieństwo do Chrystusa? Jak najbardziej. Wers 45. Będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. W znaczeniu będziecie do Niego podobni, będziecie jak On. W myśl zasady niedaleko pada jabłko od jabłoni. Czasami widzimy cechy dzieci, które są odbiciem cech rodziców, pozytywne albo negatywne podobieństwo. Tutaj to podobieństwo jest naszym celem, podobieństwo do Boga, ale jak ten cel został pokazany tutaj przez Jezusa? Został pokazany w sposób niezwykły i możemy to zobaczyć w drugiej części tego dzisiejszego fragmentu Ewangelii Mateusza 5. Przeczytajmy. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Ostatni wers pokazany jest absolutnie niezwykły cel. Bądźcie więc doskonali, jak doskonały jest Ojciec niebieski. Być doskonałym jak Bóg, aż się w głowie nie mieści. Dokładnie to, co w pierwszym ugruntowaniu. Wspaniały, dalekosiężny cel, wspaniały jacht, mówiąc obrazowo, mistrzostwo w kitingu. Być podobnym do Jezusa, być podobnym do Boga i to w stopniu wręcz doskonałym, co za cel. Ale czym? Co jest tą najważniejszą cechą Boga, w której mamy stać się do Niego podobni? Jedna szczególna rzecz ujęta w dwa słowa. Kochać nieprzyjaciół. To jest to zasadnicze podobieństwo do Chrystusa. Ta pierwsza rzecz, bez której wszystko inne nie ma się na czym oprzeć. Czyli jeszcze raz, jest ideał wzrastanie w podobieństwie do Jezusa, a w tym podobieństwie chodzi na pierwszym miejscu o niezwykły sposób traktowania innych, jakim jest kochanie nieprzyjaciół. Jest jak piłowanie pilnikiem, czy umiejętność pływania. Jeżeli tego się nie nauczymy, nie możemy pójść dalej. Kochać nieprzyjaciół. Ale co to praktycznie znaczy kochać nieprzyjaciół? Czy mamy darzyć ich jakimiś szczególnymi, romantycznymi uczuciami? Na czym polega ta praca pilnikiem, to pływanie? Sprawa jest bardzo prosta, nieskomplikowana. Wers 45b, jeszcze raz. On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czyli co Bóg robi? Traktuje tak samo złych i dobrych, sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Traktuje tak samo nieprzyjaciół jak przyjaciół. Z tą samą wyjściową pozycją, postawą, chce dla nich czegoś dobrego, życzy im dobrze. Chociaż niektórzy zasłużyli na coś przeciwnego. Jest to miłość zamiast nienawiści.
To jest ta podstawowa umiejętność, jakiej nie ominiemy, jeżeli chcemy stawać się podobni do Chrystusa. Ponieważ On taki jest, Bóg taki jest. Miłość zamiast nienawiści. Tłumaczy to Jezus swoim słuchaczom w Ewangelii Jana 3, zobaczmy. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg ukochał świat, wszystkich ludzi. Posyła im nie tylko słońce i deszcz, tak samo wszystkim, ale posłał też, albo przede wszystkim, Syna do ludzi, którzy jacy są. Dalej Ewangelia Jana 3, zobaczmy. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, by świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Dlaczego Bóg miałby potępić świat? Ponieważ jest zły, zbuntowany i na to sobie zasłużył. Jednak On posłał Syna nie po to, by potępić, ale by uratować. Więc jaki jest stan człowieka, do którego zwraca się Bóg, by go ratować? List do Rzymian 5. Będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna. Bóg zwrócił się do nas z miłością, posłał Zbawiciela, gdy my byliśmy jeszcze Jego nieprzyjaciółmi, wrogo nastawionymi, pełnymi nienawiści, czasami głęboko ukrytej pod pozorami dobra. I człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki jest, ale gdzieś tam w głębi serca ukryta jest jednak nienawiść. Ale On, Bóg, nie odpowiedział nienawiścią na nienawiść, lecz miłością. Miłość nieprzyjaciół. I my mamy stawać się do Niego podobni. Tak samo traktować nieprzyjaciół jak przyjaciół. W tym znaczeniu, że z serca wypływa wielka życzliwość, odpłacanie dobrem za zło. To jest nasz ideał. Stawać się podobnymi do Boga w tej jednej rzeczy, w niezwykłym sposobie traktowania drugiej osoby, zwanym miłością nieprzyjaciół, która polega na równym traktowaniu przyjaciół i nieprzyjaciół. To jest to główne podobieństwo do Chrystusa, którego nie możemy ominąć już na początku naszej drogi za Chrystusem, które jest przy okazji najważniejszym sprawdzianem, dowodem naszego zbawienia. Jak czytamy w liście do Rzymian 5, zobaczmy. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Ale, jak to w ogóle jest możliwe, by kochać nieprzyjaciół? Jakie są nasze własne możliwości, by kochać nieprzyjaciół? Spójrzmy jeszcze raz na wers 43 naszego głównego tekstu. Jezus mówi, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. Czytamy tutaj, powiedziano, będziesz miłował, będziesz nienawidził. Powiedziano, ale kto powiedział? To jest bardzo ciekawe. Będziesz miłował, czyli będziesz kochał bliźniego. Kto to powiedział? Oczywiście Bóg. To jest przykazanie Boga zapisane gdzieś na początku Biblii, ale nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. Bóg nic takiego nie powiedział. To już była obiegowa interpretacja tego przykazania. Ludzki komentarz do Bożego Słowa. Bóg powiedział,
będziesz kochał bliźniego, a ludzie dopowiedzieli, a więc wroga będziesz nienawidził. Tak to wytłumaczono, zinterpretowano. A Bóg? Spójrzmy do tego przykazania u źródeł, Księga Kapłańska 19. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Gdzie tu jest mowa o nienawiści? Ani słowa, wręcz przeciwnie. Skąd się więc to wzięło? No, Jezus wypowiedział tutaj obiegową interpretację tego przykazania. Bóg powiedział, będziesz kochał bliźniego, a ludzie dopowiedzieli, a więc wroga będziesz nienawidził. To pokazuje, jaki jest stan wyjściowy każdego człowieka. Nieprzyjaciela się nienawidzi. Nienawiść jest częścią zepsutej natury człowieka. Niech ilustracją będzie pewna historia, która pomoże nam uchwycić ten problem i to, jak to podstawowe podobieństwo do Chrystusa w nas może się zacząć. Był sobie pewien człowiek, był prawnikiem, jednym z najlepszych w kraju. Całe jego życie to była wojna. Wojna między ludźmi, których jako prawnik obsługiwał. Od sporów o płot między sąsiadami, po jakieś spory między korporacjami, od rekompensat za uszczerbek rzeczywisty czy rzekomy bez znaczenia. Częste dzisiaj i przykre zjawisko, prawda? Wymuszanie rekompensat przez zręczne manipulowanie prawem. A więc od tych prawniczych sztuczek po nakręcającą się nienawiść, już w końcu nie wiadomo o co, twarze ludzi rozpalone od emocji, napięcie nerwowe na najwyższym poziomie. No tak, bo nienawiść w sercu w końcu się jakoś ujawnia, wypływa często w gniewie, wybuchy gniewu, utrata kontroli nad sobą, a w efekcie krzywdzenie innych, urażanie się, pragnienie zemsty, odpłaty, zapłacisz mi za to. Z czymś takim miał ciągle do czynienia ten prawnik. To była jego codzienność, ale z czasem był tym coraz bardziej zmęczony. Niepokoiło go również to, że reagował coraz częściej na podobieństwo swoich klientów. Życie będące nigdy nie kończącą się wojną, zastanawiał się, czy w ogóle istnieje jakaś alternatywa, czy można inaczej. I wtedy coś się zdarzyło, jak to w historiach. Ktoś ze znajomych, również prawnik, zaczął przysyłać mu jakieś sentencje z Biblii, co go osobiście trochę irytowało, bo co to za dziwactwo w dzisiejszych czasach. Ale pewnego dnia otrzymał sentencję, która przykuła jego uwagę, bo wydawała się być odpowiedzią na jego problem. Sentencja brzmiała, o, to jest ten nasz dzisiejszy fragment Ewangelii Mateusza, jego kawałek jeszcze raz. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Nasz bohater był zafascynowany tymi słowami, zaczął cytować je swoim klientom. Sam też starał się zmieniać. Jednak rezultaty okazały się bardzo słabe. Ludzie obiecywali poprawę, ale potem reagowali ze zdwojoną nienawiścią. Jemu osobiście też nie udawało się jednak kochać nieprzyjaciół. Był tym mocno rozczarowany. Chwycił nawet za telefon i zadzwonił do tego znajomego, który podesłał mu sentencję i powiedział, składam reklamację. Jak się z niej nie wywiążesz, to cię pozwę. Trochę żartował.
Ale jego znajomy odpowiedział równie inteligentnie, bo nie przeczytałeś tego, co tam jest małymi literami napisane, więc ci to wysyłam. I przysłał mu następujące słowa z listu do Rzymian 8. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg mocą mieszkającego w was swego ducha. Prawnik nie rozumiał tych słów. Odczytał je jako tym większą zachętę, by się starać. Próbował, starał się, ale nic nie wychodziło. Dalej nie potrafił kochać nieprzyjaciół. Gdy był już tym całkowicie zniechęcony, pewnego dnia, idąc do kancelarii, przechodził obok witryny sklepu zaopatrzenia artystów i tam na wystawie zobaczył pewien obraz, który przykuł jego uwagę, wręcz go zafascynował, nie mógł oderwać od niego wzroku. Obraz był jeszcze niedokończony i przedstawiał jakby zupełnie inne życie niż to, którego doświadczał tej ciągłej wojny. Owładnęła nim tęsknota, by tak wyglądało jego życie. Właściciel sklepu umieścił obok tego obrazu napis „samomalujący się obraz”. O, ciekawe, co to za samomalujący się obraz? Prawnik przychodził przez kolejne dni i rzeczywiście każdego ranka ukazywało się kilka nowych pociągnięć pędzla. Postanowił więc zaczaić się w nocy i zobaczyć, jak pędzel sam maluje obraz, co to za samomalujący się obraz. I zobaczył starszego właściciela sklepu, wchodzącego na witrynę i nanoszącego kolejne maźnięcia. No oczywiście, przecież nie ma samomalujących się obrazów. I w tym momencie zrozumiał, to my jesteśmy takim obrazem. Jak często mamy nadzieję, że sami się namalujemy, mówiąc w przenośni, że o własnych siłach zaczniemy kochać nieprzyjaciół, bo tak postanowiliśmy. To jednak jest niemożliwe dla prawa, jak pisze Paweł Apostoł. To jak oczekiwanie, że obraz namaluje się sam o własnych siłach. Ale jest to możliwe, spójrzmy na koniec fragmentu, mocą mieszkającego was ducha. Sam tego nie zrobię, jednak może dokonać tego Bóg. Potrzebuję oczekiwać przez wiarę, że On to zrobi we mnie, dokona przemiany w sercu i wtedy z mojego serca popłynie miłość nieprzyjaciół. Pragnienie traktowania nieprzyjaciół tak samo jak przyjaciół. Prawnik zrozumiał. Skierował więc do Boga myśl, jak potrafił. Boże, dotknij mojego serca. No, jakiś czas potem zaprosił Chrystusa do swojego serca, oparł się na nim przez wiarę i również z jego serca popłynęła miłość nieprzyjaciół. Możemy sobie tylko wyobrazić, jaka rewolucja się zrobiła w życiu takiego człowieka jak on, którego całe życie było dotąd wojną. Teraz nastąpił pokój. Jak często człowiek chciałby sam siebie zmienić, ale no właśnie, co pomyślelibyśmy o człowieku, który postawił sztalugę z blejtramem, płótnem do malowania obrazu, obok położył pędzel, zestaw farb i czekał, aż obraz sam się namaluje. Przychodzi codziennie i patrzy, czy obraz już coś tam się namalował. Pomyślelibyśmy, że człowiek całkowicie zwariował, że chyba jest z Marsa. Nie ma przecież samomalujących się obrazów. A jednak jak często my mamy nadzieję, że sami o własnych siłach zaczniemy kochać nieprzyjaciół, bo tak postanowiliśmy.
To jest jednak niemożliwe dla prawa, jak pisze Paweł Apostoł, czyli nasze stare popędy czynią to niemożliwym. I to jest oczekiwanie, że obraz się sam namaluje. To jest jednak absurd, ale może tego dokonać Bóg. Potrzebuję tylko oczekiwać przez wiarę, że On to zrobi we mnie, dokona przemiany w sercu. I w końcu z tego mojego serca popłynie pewnego dnia, może mnie to wręcz zaskoczy, pragnienie traktowania nieprzyjaciół tak samo jak przyjaciół. Dzieło Boga w moim sercu. Albo inne jeszcze słowa o tym, co Bóg może zrobić we mnie. List do Rzymian 5. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Ta miłość nie jest z nas, ale możemy nią być napełnieni przez Ducha Świętego, więc możemy prosić Boga o wypełnienie Duchem, a razem z Nim miłością i ufać, że On to zrobi. Boże, zrób to, spraw, by z mojego serca wreszcie popłynęła miłość nieprzyjaciół. Jest jednak pewien warunek wstępny, by być napełnionym miłością przez Ducha Świętego. Możemy przeczytać o nim w liście do Efezjan 4. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Jest tutaj mowa o pewnej przeszkodzie, by Duch Święty wypełniał nas tą miłością do nieprzyjaciół. Zasmucanie Ducha Świętego przez nasze złe postawy, jak tu widzimy, do innych, nieprzebaczenie, wrogość. I tak to się tutaj ujawnia. Gorycz, gniew, znieważanie, złość. Jest tutaj tak naprawdę błędne koło. Duch Święty mógłby nam pomóc kochać nieprzyjaciół, ale jest przeszkoda w postaci tego, że nie przebaczyliśmy. Błędne koło. Trochę jak to było dawniej w Związku Radzieckim podobno. Chcąc się pobrać z osobą z innej Republiki Radzieckiej, musiałbyś się w tej republice najpierw zameldować. A zameldować się mogłeś tylko wtedy, jak się pobrałeś. Błędne koło. Duch Święty mógłby pomóc nam kochać nieprzyjaciół, ale najpierw muszę przestać go zasmucać, przebaczając nieprzyjaciołom. Czy jest jakieś wyjście z tego błędnego koła? Jest. Jest ono pokazane w pierwszym liście Jana. Jeden, zobaczmy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tym wyjściem z błędnego koła jest wyznawanie. Wyznawanie Bogu moich złych postaw wobec innych ludzi, ujawniających się właśnie tak na zewnątrz przez takie rzeczy jak gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie, złość i do tego nieprzebaczenie. Czy to jakby ciągłe powtarzanie w myślach, złorzeczenia innym ludziom. Wyznawanie. Boże, wyznaję Ci. Wyznaję. Za każdym razem, gdy Duch Święty nam uświadomi ten stan. I mamy tutaj niezwykłą obietnicę, że Bóg będzie oczyszczał nas z nieprawości, a więc coś tam zmieniał w naszych sercach. Czynił je coraz bardziej czystymi od takich postaw. No i tak właśnie możemy w końcu wyjść z tego błędnego koła niemocy. Przestaniemy zasmucać Ducha Świętego. Kanały Jego
działania w nas zostaną udrożnione, a więc wyznajemy i wtedy przeżyjemy coś bardzo niezwykłego, jeżeli to będzie autentyczne. Gdy Bóg dotknie serca, umysł może jeszcze będzie produkował nienawiść, przypominał powody do nienawiści, jakie kto nam tam zrobił krzywdy, ale z serca popłynie już coś zupełnie nowego. Miłość bezwarunkowa. Właśnie doświadczyliśmy tej podstawowej rzeczy, która pozwoli nam dalej wzrastać do naszego celu, by stawać się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. To jest nasz dalekosiężny cel, to jest ten model jachtu, który nam się marzy. Jak pływanie na desce przy pomocy latawca. Życzę wam, aby wasze życie też takie właśnie było, pełne działania Boga, który czyni takie cuda w was, jak ten może i największy na dziś, na tą chwilę cud, by kochać nieprzyjaciół.